Szanowni Państwo, zaczynamy migrację. Zaczynamy migrację do czegoś nowego. Sinotrain, Szanowni Państwo, jest to wirtualny sterownik. Wirtualny sterownik Sinumeric. Można powiedzieć, że bardzo przyczynił się do szkolenia młodzieży. Lecz również my jako klienci końcowi mamy możliwość wygenerowania archiwów z naszej obrabiarki, wrzucenia ich do takiego Sinutraina i w zasadzie operowania naszą obrabiarką, tak jakby ona była w rzeczywistości. Ale nie do końca. Dlaczego? No bo jest to oprogramowanie sprzed 15 lat. 214, Szanowni Państwo, tutaj zostało wyliczone i pracownie Run My Virtual Machine, czyli ta migracja już się rozpoczęła. Zatem te wszystkie kropki, które tutaj są, za niedługo operatorzy będą się pojawiać, którzy są przeszkoleni przez kadrę nauczycielską na Run My Virtual Machine, na sterowaniu Sinumeric One. I Szanowni Państwo, jak w ogóle ściągnąć sobie takiego Sinutraina, bo on jest dostępny darmowo na kilku kinematykach obrabiarek. Piszemy siemens.pl, łamane na CNC4U. Tutaj mamy wiele informacji o różnych systemach. Nie będę ich opowiadał, bo nie starczyłoby nam czasu. Akurat tutaj jest Sinutrain i w tym miejscu mamy, Szanowni Państwo, tutoriale, informacje dla nowych pracowników i inne też bardzo interesujące filmy wideo i artykuły. I dobrze, mamy naszego Sinutraina. Sinumeric 840 DSL, Sinumeric 828. Mamy podstawową symulację obrabiarki. Jak wygląda ten nasz Sinutrain? No, Szanowni Państwo, tak samo jak sterowanie na rzeczywistej obrabiarce, możemy sobie wywołać narzędzie, możemy sobie zasymulować pewien ruch, możemy wywołać sobie bazy, możemy puścić program, możemy przygotować sobie wszystko wcześniej na obrabiarce i wysłać później sprawdzone oprogramowanie do naszej maszyny. I to już jest 15 lat. To już jest 15 lat na rynku. Symulacja tutaj z systemem antykolizyjnym w przestrzeni obróbczej. Nie ma żadnego problemu. Mamy obróbkę naszego detalu. Czy to jest pełny cyfrowy bliźniak? W pewnym sensie jest to cyfrowy bliźniak sterowania. Ale czy jest to pełny cyfrowy bliźniak? Szanowni Państwo, dlaczego powstał Sinumeric One? Tradycyjny, konwencjonalny proces rozwojowy danej obrabiarki. To konstrukcja mechaniczna, konstrukcja elektryczna, automatyka. Uruchamiamy naszą obrabiarkę. No i coś tam nie gra w pelce, coś nie gra w zaworach. Mamy sprzężenie zwrotne znowu. Przekonstruowujemy daną obrabiarkę. No i ten proces tak się ciągnie i ciągnie. W przypadku zastosowania narzędzi Siemensa mamy swobodę równoległości prac projektowych. Zatem faza konstrukcyjna, faza konstrukcji elektrycznej, faza automatyki może być wirtualnie uruchomiona. Ale jak wirtualnie uruchomiona? Na zasadzie silnika symulacji jakiegoś programu? Jakiegoś zewnętrznego programu? Nie. Szanowni Państwo, koszt na błąd w przypadku planowania to 1 euro, w przypadku użytkowania to 1000. Zatem jeżeli my na etapie planowania nie
znajdziemy wszystkich błędów, no może nas to drogo kosztować. I nie wiem, czemu nie chce się uruchomić, ale powinno. Nie idzie? No nieważne, chciałem pokazać wam aktualnych producentów, którzy już mają cyfrowe bliźniaki. I w czym te cyfrowe bliźniaki różnią się od tak zwanych cyfrowych bliźniaków. Szanowni Państwo, to oprogramowanie jest w pełni otwarte dla... Dobrze, będę miał jeszcze jeden filmik, spokojnie, nie trzeba, już jest okej. Okay. Szanowni Państwo, tutaj sobie cofnę jeszcze. To oprogramowanie jest w pełni otwarte dla integracji sterowania, które widzicie po lewej stronie, z programami symulacyjnymi. Oczywiście jest dedykowane Siemensowe moduł 3D jako osobna licencja, natomiast my możemy mieć oprogramowanie CAM, w którym ruchy brył nie są symulowane za pomocą wewnętrznego silnika symulacji, są zarządzane za pomocą Sinumerica. W Run My Virtual Machine mamy wirtualne napędy, projekt PLC. Mamy to wszystko, czego nie ma w oprogramowaniach CAM. No dobra. Co mi to daje? Co mi to daje? Szanowni Państwo, jako producent możemy stworzyć sobie takiego bliźniaka cyfrowego. Jako użytkownik maszyny możemy go sobie odpalić. I teraz tak, to jest ogólna platforma dla wszystkich producentów obrabiarek, dla wszystkich producentów oprogramowań CAM. Zatem kupując taką platformę, my mamy możliwość kupienia tokarki, frezarki od innego dostawcy, laseru 3D. Możemy mieć mieszane technologie, technologie wielokanałowe. Dlatego, że Siemens wspiera wszystkie dostępne technologie, jak również pojedyncze projekty oprawiarek. I w porównaniu z Sinumericiem 828 i 840 jest to niezwykła rewolucja. Dlaczego? Bo to jest ta strefa cyfrowa. Zatem mamy porównanie, Szanowni Państwo. W przypadku NX-a jest to CZE, cała bryła, wszystko. Działanie cykli, przetwarzanie bloków, przetwarzanie procesów w tle, to co wcześniej wam mówiłem, wysyłanie do interpolatora, preinterpretacja, wykonywanie ruchów, jest wykonywane za pomocą wewnętrznego silnika symulacji danego programu. W przypadku Run My Virtual Machine mamy dokładnie takie samo zachowanie jak na rzeczywistej obrabiarce. No dobrze. Ale dalej nam pan nie odpowiedział. Czemu? Po co mi to? Rok temu byliśmy na tych targach również, ale jako wystawca. Mieliśmy taką obrabiarkę edukacyjną i na niej był odpalony program symultaniczny w 5 osiach. No i wiadomo, 8-16, jak w każdej pracy. Szanowni Państwo, po 8 godzinach różnica na czasie wykonania detalu symultanicznie to było pół sekundy. Mieliśmy pół sekundy różnicy na wymianach narzędzi, na obliczaniu wszelkich ścieżek. Tutaj, no niestety, ale na takiej obrabiarce wirtualnej musicie Państwo zbazować sondę pomiarową, inaczej program PLC was nie puści, ze względu na to, że jest to pierwsze uruchomienie takiej obrabiarki. Musimy zarządzać naszą obrabiarką tak, jakby ona była w rzeczywistości. I oczywiście do Run My Virtual Machine mamy możliwość
nie tylko to, co już wcześniej mówiłem, podłączenia tego obszaru jako oprogramowania CAM, ale mamy możliwość również, gdybyśmy chcieli, no tutaj akurat kolizja, no niestety omsknąłem Z plus, Z minus, ale również mamy możliwość wygenerowania całego złożenia przyrządów, łapek i tak dalej, z oprogramowania CAM do Run My Virtual Machine. Sonda została zbazowana. Wybieram inne narzędzie. Działają funkcje bezpieczeństwa. Takie jak na przykład tak zwany grzyb. Zatem tutaj, szanowni państwo, wrzucamy nasz detal i zaraz nastąpi obróbka. Możemy również sprawdzić, czy zamocowanie jest poprawne, jaki detal nam wyjdzie. Mamy również możliwość integracji oprawek z plików STP oczywiście. Nie ma najmniejszego problemu. I szanowni państwo, to co państwo widzą po lewej stronie, to jest symulacja czasu rzeczywistego w sterowaniu Synumeric. To co państwo widzicie po prawej stronie, to jest wirtualny odpowiednik. I teraz proszę zauważyć jedną rzecz. Zatrzymanie danego posuwu, tutaj akurat funkcja overstore pokazywana, zatrzymanie posuwu spowoduje również zatrzymanie posuwu w naszym wirtualnym bliźniaku. I również by to spowodowało zatrzymanie posuwu, gdybyśmy mieli podpięte oprogramowanie CAM. Przechodząc dalej, czy to wszystko? No dobra, ten czas, tam projekt PLC, wirtualne napędy, mamy wszystko spięte, ładnie, no ale czegoś tu jeszcze brakuje. Coś nam umyka. Szanowni państwo, w tym momencie dla producentów obrabiarek jest to dostępne. Dla użytkowników końcowych będzie niebawem dostępne. Jest to coś takiego jak CMIT konektor, CMIT Runtime i Mechatronics Concept Design Player. Czym są te dwie pięknie brzmiące nazwy? CMIT jest to nic innego jak symulacja procesów ciągłych. Jakich tych procesów ciągłych? Temperatury, hydrauliki, wszystkich wejść, wyjść z naszej szafy elektrycznej. No i w porównaniu z Synumericiem 828 i z pewnymi rozwiązaniami, które ktoś nazywa cyfrowym bliźniakiem, no wygląda to w taki sposób. Tutaj to, o czym wcześniej już wspomniałem kilka razy, podłączenie Run My Virtual Machine z NX-em. Cała bryła w NX-ie jest zarządzana za pomocą projektu PLC, danych napędowych wirtualnych, za pomocą naszej obrabiarki. Całe serce obrabiarki jest po tej stronie. Szanowni państwo, kolejnym ważnym, można powiedzieć, ważną metodą przygotowywania nowoczesnej produkcji są roboty. Na Synumericu One mamy możliwość programowania robotów z pozycji sterowania. Zwykle musieliśmy mieć dedykowane sterowanie i kontroler dla takiego robota.
Massinum Rig One jest aktualnie trzech producentów, którzy w pełni integrują swoje roboty z Sinum Rigiem. I jak to działa w rzeczywistości? A może w wirtualnym bliźniaku? Mamy robota. Mamy stację załadowczą. Możemy sobie cały proces zasymulować. Mamy wirtualny projekt PLC. Wirtualne napędy, działanie cykli. I tak jak już wcześniej mówiłem, to może być dowolny dostawca obrabiarki, który oczywiście jest spięty z platformą Run i Create My Virtual Machine. Zatem jeden kanał zarządza obrabiarką, drugi kanał zarządza robotem. Szanowni Państwo, tak, mówię o tych wirtualnych rozwiązaniach. Oczywiście są one naprawdę imponujące. Natomiast co jeśli mamy wszystko sprawdzone, no ale tak przez przypadek sobie nacisnę zielony przycisk i no nie było boom. W Sinum Rig One mamy możliwość wygenerowania wszystkich łapek i madeł, śrub i wskazania w sterowaniu, omijaj, to jest twoje miejsce, w które nie chcesz wjechać. I oczywiście jednocześnie z obrabianym materiałem Sinum Rig kontroluje w pięciu osiach, w wielu kanałach, czy będzie kolizja, czy nie. Mowa o sztucznej inteligencji. Nie mogło tego zabraknąć. Również w rozwiązaniach Siemensa. Szanowni Państwo, każdy o tym mówi, tak o cyfrowym bliźniaku, o zbieraniu danych, no ale kto to robi? No my. Zbieranie informacji o prawidłowym detalu, prawidłowym procesie, zbieranie informacji o nieprawidłowym, nauka sieci neuronowej, szczególnie nie używam tutaj słowa sztucznej inteligencji, nauka sieci neuronowej, zaintegrowany model w produkcji, identyfikacja i predykcja błędów. To tak w dużym bardzo skrócie. I czy gdzieś to jest wdrożone? Czy macie jakąś referencję? Oczywiście. Szanowni Państwo, w fabryce Siemensa w Bad Neustadt i nie jest to fabryka, która jest z takiego obszaru, nazywa się Greenfield. Nie, nie, nie. To jest fabryka, która ma ponad 90 lat. Zobaczycie tam Państwo maszyny sprzed minionej epoki. Zaimplementowano wizualną kontrolę i wizualną naukę takiej sieci neuronowej. Zwykle operatorzy ręcznie ustawiali w odpowiedni sposób detale, ładowali w odpowiedni sposób detale, ale za pomocą robota. Oczywiście on był sterowany za pomocą robot Direct Control, tak jak wcześniej już opowiadałem. I operatorzy ręcznie kontrolowali te detale. Szanowni Państwo, różnice w wielu detalach były tak małe, że ręczny załadunek wymagał około 45 minut. No i oczywiście ile było w tym wypadku błędnych detali, no to już można by było liczyć w niezliczonych ilościach. W przypadku wdrożenia systemu edge'owego, tak samo jak ta kontrola kolizji, o której Państwu opowiadałem,
w której możemy sobie z naszego oprogramowania CAM wygenerować całe złożenie, wrzucić je do obrabiarki i sprawdzić, czy jest wszystko ok. Tak tutaj również to możemy zaimplementować. No bo co, jeżeli ja wygenerowałem sobie jakieś złożenie imadła z łapkami, skoro i tak operator zamiast tak, to założył je tak. Szanowni Państwo, ucząc naszą sieć neuronową poprawnych zamocowań i ucząc ją niepoprawnych zamocowań, będzie ona w bardzo prosty sposób informowała nas o tym, słuchaj, masz nieprawidłowe zamocowanie w tym i w tym miejscu. Tak jak mówiłem, trenowanie modelu za pomocą kamer, systemu wizyjnego, prosta aplikacja Edge, to jest złe, to jest dobre i wdrożenie środowiska. Szanowni Państwo, tego typu wąskich gardeł na naszych produkcjach jest bardzo, bardzo dużo. I ze względu na przykład użyć, czyli monitorowanie przestrzeni obróbczej, identyfikacja przedmiotu obrabianego, kontrola kompletności montażu, obsługa montażu sekwencyjnego, w których pewne elementy są wsadzane do silnika przez człowieka, tak, ale on zawsze się może pomylić. Tego typu kontrola wizyjna już jest wdrożona. I myślę, że nam czas ucieka. Zatem zadam Państwu jeszcze raz to samo pytanie, które na samym początku zadałem. Czy wybór sterowania jest bardzo istotny? Czy jest nieistotny nadal? Szanowni Państwo, inni mówią, my robimy. Przyszłość jest teraz. Każda technologia. Przedstawię się może. Zapraszam do kontaktu. Piotr Orlik, moje imię, nazwisko. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko filmik na koniec.